Z nogą tak... na nogę głupio? Czy... Nie, dlaczego? A ty jak będziesz siedział? Będę mógł założyć teraz na jakiś ten. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kino Rozmowy. Dziś moim gościem będzie Bartosz M. Kowalski, reżyser filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt. Zapraszam. Gościem Kino Rozmowy jest Bartosz M. Kowalski, reżyser filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt. Dobrze chyba wymieniłem. Dobrze, udało dobrze, się. Chociaż ty to jest trudny, cześć. Bardzo miło, że jesteś gościem Kino Rozmowy. Zanim przejdziemy do filmu, to chciałem cię zapytać o kino, które cię ukształtowało. Na jakim kinie się wychowałeś? Powiedz trochę. No, szczerze mówiąc, jako trochę dziecko VHS-ów, ja właśnie wychowałem się głównie na horrorach. Z lat 80. na takim amerykańskim kinie grozy klasy B, na slasherach, na filmach, które nie traktują się w 100% poważnie. I to się zaczęło bardzo, bardzo wcześnie od wypożyczania kaset pokryjomu w wieku 11-12 lat, od oglądania właśnie takich czy opowieści skrypty, czy Halloween, czy Piątek 13, czy Sleepaway Camp i czy Martwe zło 2, oczywiście jeden z moich ukochanych filmów. I na szczęście moi rodzice dosyć szybko zaakceptowali te moje fascynacje horrorowe i tak naprawdę to się nigdy nie zmieniło. I w ogóle pomysł na slasher, no to pierwszy miałem w wieku 12-13 lat. I już wtedy? Oglądając tak, tamte inne, tak, amerykańskie. Tak, dokładnie. I co wtedy wymyśliłeś? No to bym wolał przemilczeć. Ja nawet napisałem scenariusz, kilka, ale zaczęło się i było coś z zombiakami na Dzikim Zachodzie. Mm-hmm. Przeróżne pomysły, różne wariacje zabójców. Natomiast to siedziało we mnie bardzo, bardzo długo i zawsze też gdzieś tam uwierało mnie to, że takiego kina nie ma u nas. I, no i od zawsze chciałem spróbować tej konwencji w Polsce. Mm-hmm. Ale ona jest popularna dosyć, prawda? Jest rzesza osób, które oglądają, śledzą, szczególnie amerykańskie kino. Halloween wymieniłeś tytuł, bardzo popularny, chyba jeden z takich najbardziej znanych, o których powiedziałeś. To się zgadza, znaczy dawno już nie było takiego slashera jako takiego. Wydaje mi się, że ostatni, nie wspominam w ogóle o remake'ach, bo oczywiście era remake'ów zaczęła się po roku 2000 i ona trwa do dzisiaj. I zaraz kolejny remake, przecież Halloween będzie wychodził, ale... Myślałem o całym gatunku, w ogóle o horrorze. Ja wiem, znaczy na pewno ma zagorzałą rzeszę fanów i ja jestem... Jednym z nich. Ja jestem jednym z nich. Natomiast w Polsce też, śledząc te nastroje, też wydawało mi się, że zawsze ten widz horrorowy jest gdzieś tam, jak amerykańskie horrory trafiają do kin, to jednak jakiś box office one generują. I oczywiście mamy też kilka filmów polskich, już nie mówię o Wilczycy czy o tych starych filmach sprzed lat, ale czy Wilkołak, czy Córki Dancingu, czy Demon, no to też są fantastyczne filmy, które niekiedy nazywa się horrorem, ale to też nie jest tak, że to są w 100% horrory, to są mieszanki gatunkowe, ciekawe, tak. Arthouse'owe podejścia do tematu. Grają z konwencją horroru. Dokładnie. To jest jeden, tak jak mówisz, mieszanka. Tak, a mi zawsze gdzieś tam brakowało tego, żeby to było takie czysto podgatunkowe, że kawał slashera w Polsce, no bo dlaczego nie? No właśnie, to powiedzmy slasher, podgatunek horroru, składający się z kilku elementów, przede wszystkim z tego, że najczęściej jest to opowieść o młodych osobach, nastolatkach. Jest tam jakieś straszydło, jakiś potwór, który za nimi goni, możemy tak powiedzieć, i kolejne osoby giną w trakcie akcji. Po kolei znikają, tak. I tak też jest w twoim filmie. Tak. Więc powiedz, jak budowałeś całą tą opowieść, jak pisałeś scenariusz? Znaczy faktycznie slashery, to co ty wymieniłeś, to jest oczywiście ta ogólna struktura. Tak. Grupa młodych ludzi, po kolei oni znikają, tych elementów. Jeszcze jest więcej. Jest dużo, dużo więcej. One wchodzą w takie totalne szczegóły, że jest blondynka musi zniknąć, jest seks, kto uprawia seks, ten jest trup. Jest samochód, który oczywiście się nie odpala w odpowiednim momencie i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów jest dosyć dużo.
no my też chcieliśmy, jakby ten film jest na tyle dla mnie i przede wszystkim dla producentów eksperymentem na polskim rynku, że z tą formą nie mogliśmy pozwolić sobie na eksperyment w ramach eksperymentu. Więc ta forma gdzieś tam jest dosyć klasyczna. Mhm. I na tyle, na ile mogliśmy pobawić się balansowaniem tej formy między właśnie tym, że robimy trochę z tego jaja, ale jednak bierzemy to na poważnie, ale w sumie jest to taki list miłosny, bo kochamy te filmy i podchodzimy do tego z sercem, no to na tyle, na ile mogliśmy w tej konwencji podłubać i się nią pobawić, no to na tyle to zrobiliśmy. Mhm. Ale tak czy inaczej, chciałbym móc sobie pozwolić na jeszcze więcej, ale jak na taką pierwszą próbę w ogóle uchylenia takich drzwi tego podgatunku w Polsce, no to to jest tyle, na ile mogliśmy sobie pozwolić. Mhm. Czy w takim razie ta praca nad tym filmem to było bardziej robienie sobie jaj, czy to była ciężka robota? Nie, znaczy robienie sobie jaj, to jest... No bo jednak konwencja, to jest to bardziej z konwencji, tak, oczywiście, natomiast... Śmiesznie i groźnie jednocześnie. Dokładnie, bo też wydaje mi się, że ugryzienie horroru w 100% na poważnie u nas byłoby bardzo niebezpieczne. Nie chcę powiedzieć, że byłoby swoistym samobójstwem, ale też wydaje mi się, że fajniej jest spróbować zachować trochę humoru w tym, ale jednocześnie nie popaść w parodię ani w slapstick. Więc taki był na to pomysł. Nie wiem teraz, czy odpowiadam na twoje pytanie, czy w trakcie powtórzysz pytanie? Myślałem o tym procesie przygotowywania tego filmu. Czy to było bardziej sobie robienie jaj, czy ciężka praca dla ciebie? A w procesie samego przygotowania? Tak, scenariusza i w ogóle... No nie, no to nie ma czegoś takiego. Jak przygotowujesz film, no to jest tak czy inaczej eksperyment większy czy mniejszy. To jest ogromna odpowiedzialność. No ale zabawa też formą tego właśnie slashera. To przy pisaniu scenariusza bardziej, a potem jak już przygotowujesz film i ciężka praca, jest zawsze, za mało czasu na wszystko i na nic nie starsza kasy. To był też bardzo niskobudżetowy film. Niskobudżetowy slasher. Niskobudżetowy slasher, tak. Myśmy mieli mniej dni zdjęciowych niż przy moim debiucie. Ale akcja dzieje się w lesie, więc nie musieliście płacić za lokacje. A to byś się zdziwił. Las był najdroższy z tego wszystkiego akurat. Lasy państwowe? Lasy państwowe, tak. Nie można wejść sobie i nakręcić. Nie. Poza tym to też nie jest tak, jak się niektórym osobom wydaje, że to po prostu idziesz z kamerą i kręcisz, wciskasz guzik i nagrywasz. No jest jakby cała... Pozwolenia i tak dalej. Cała logistyka tego też jest, bo to też... No, żeby też film wyglądał, no to nie jest tak, że idziesz z kamerą. Nie może być to zwykły las, musi być jakiś las. Nie może to też być zwykła kamera, w której wciskasz guzik i po prostu nagrywasz, no bo to tak nie działa. Mhm. Czyli ten proces, jeszcze powiedz trochę, bo cały czas odchodzimy od tego, pisanie scenariusza i przygotowywanie pracy. Pomysły krążyły gdzieś tam od lat. Ja się nigdy nie wychylałem specjalnie z pisaniem scenariusza, bo też nie chcę pisać czegoś do szuflady. Te czasy wydaje mi się, że już gdzieś tam u mnie minęły, więc miałem pomysły w postaci streszczeń. I to był dosyć długotrwały proces. Poznaliśmy się z Jankiem, wcześniej już znałem Mirellę Zaradkiewicz. Jan Kwieciński, producent. I mieliśmy na tyle wspólny flow i szukaliśmy ludzi, których chcieliśmy zarażać tym właśnie tą zajawką do horrorów, ale to było cholernie trudne. Natomiast zrobiliśmy po drodze krótki metraż pod tytułem Zacisze dla platformy Showmax, który był trochę w tej konwencji i siłą rzeczy on paru osobom pokazał, że można coś przy bardzo niskim nakładzie środków zrobić coś fajnego. I to nam troszeczkę pomogło. No i tak się potem zaczęły te planety układać, że znaleźli się ludzie zainteresowani, żeby w to wejść. Usiedliśmy, zaczęliśmy pisać scenariusz. Scenariusz powstał bardzo szybko. No i 3 miesiące później byliśmy na planie zdjęciowym. Mhm. Powiedzmy, że akcja tego filmu zaczyna się od wyjazdu grupy młodych ludzi na obóz offline, gdzie muszą zostawić swoje komórki, wyłączyć się zupełnie od tego świata wirtualnego, co jest dla nich też pewnego rodzaju problemem. Ja bym to właśnie bardziej nazwał punktem wyjścia do historii, bo też kłopot w ogóle w dzisiejszych horrorach jest też taki, że jak jesteś w opałach, choćby w środku lasu,
zawsze masz albo GPS, albo komórkę, no i jak się tych telefonów generalnie w horrorze pozbyć. No i najczęściej oczywiście twórcy z tego wychodzą tak, że nie ma zasięgu i koniec. My chcieliśmy to ugryźć chociaż odrobinę inaczej i zahaczyć o ten kawałek rzeczywistości, który jakby nas otacza, bo tego typu obozy offline, wędrowne obozy offline, one po prostu istnieją. Więc wydawało mi się, że to jest fajny punkt wyjścia do tego, żeby tą historię odpalić i żeby tych ludzi odizolować od świata, ale to też jakby, no nie ukrywajmy, to nie jest tak, że jest to jakiś ogromny statement społeczny, czy no jest to slasher. No. Slasher, głównie slasher, ale pojawiają się tam, przewijają się tematy społeczne. Oczywiście, pojawia się tak. Temat tolerancji, pojawia się wątek homoseksualisty, pojawia się wątek właśnie ONR-u. Uzależnienia, ONR-u też, tak, więc to są takie tematy, które wziąłeś z naszej rzeczywistości polskiej. Absolutnie tak, tylko też właśnie dokładnie to, co teraz wymieniliśmy, podobnie z tym uzależnieniem od technologii, ja to bym bardziej traktował jako mikrokomentarze społeczne, a nie żaden moralitet. Bo to są jakieś takie, no, moje sposoby na to, żeby wyrazić jakiś swój światopogląd. Natomiast też to, co w bardzo wielu horrorach mi się, patrząc wstecz już od lat przecież 30., 40., od horrorów Universala, no to też zawsze gdzieś tam pod tą warstwą fajnej rozrywki zawsze gdzieś te filmy komentowały coś z naszej rzeczywistości, czy to było coś politycznego, czy coś społecznego, czy jakieś nastroje. No i to też, no nie mogliśmy się powstrzymać, żeby czegoś takiego tam nie zawrzeć. Zebrałeś też super grupę aktorów, ciekawe osobowości. Wojtek Metzwaldowski, Gabriela Muskała, Julia Wieniawa, kilku jeszcze, Stanisław Cywka, też świetny, kilku młodych i już takich bardziej doświadczonych aktorów. Obsadziłeś ich w bardzo charakterystycznych rolach. Jak się pracowało z tą grupą i jak wyglądał casting? No, pracowało się z nimi fantastycznie, to w telegraficznym skrócie. Natomiast casting był różny, bo Julkę Wieniawę ja poznałem na planie serialu, nie wiedząc, kto to jest Julia Wieniawa, i ona po prostu zrobiła na mnie bardzo fajne wrażenie we współpracy przed kamerą. I jako, że wtedy właśnie powstawał już nasz scenariusz, no to po prostu wraz z Mirellą, z producentką, zaproponowaliśmy jej rolę. I ona się od razu, na myśl tego, że będziemy chcieli zrzucić z niej cały ten blichtr i ten make-up i będziemy chcieli zrobić z niej taką szarą mysz, która mało mówi i się nie uśmiecha, no to ona się do tego totalnie zajarała. Na Wojtka Metzwaldowskiego, no to był pomysł Mirelli, nie znaliśmy go wcześniej, po prostu zaprosiliśmy go na spotkanie, on przeczytał scenariusz, bardzo mu się scenariusz spodobał. Podobnie było z Mirkiem Zbrojewiczem, no z Piotrka Cyrwusa to poznaliśmy już wcześniej. Piotr Cyrwus, świetna rola księdza. No ja go zawsze chciałem zobaczyć w roli złego księdza, jakoś tak. Zły dotyk też. Myśmy się poznali z Piotrem przy Zaciszu i się zaprzyjaźniliśmy, więc świetny aktor. Ale zawsze tak sobie jakoś go wyobrażałem, że on fajny by był jako zły ksiądz. On się też zapalił, się zgodził na to. Olaf Lubaszenko z kolei przyjaźnił się z Jankiem, ja go nie znałem wcześniej i Janek go zaprosił. I Olaf, scenariusz mu się podobał, ale on z kolei miał za mało rozwiniętą swoją postać i miał tam pewien pomysł, który my stwierdziliśmy, że jest rewelacyjny, usiedliśmy do poprawek scenariuszowych i to też był gdzieś tam zamysł, żeby w tych mniejszych rolach i w tych epizodach obsadzić naprawdę fantastycznie zdolnych ludzi, żeby każda z tych ról była jakaś. Nawet jeśli ktoś się pojawia na 2 minuty w filmie, żeby to zostawiło jakiś ślad po sobie. A powiedz mi, bo oba filmy są o fascynacji złem. To jest taki temat w jakiś sposób, tak, który próbujesz jakoś przepracować. No, Plac Zabaw na pewno był w pewnym sensie opowieścią o tym. Tutaj też, no jakby konwencja potworów też, które gonią.
no gdzieś tam to zło, które czyha się za drzewem właśnie w tym tytułowym lesie. Znaczy z placem zabaw, znaczy fascynacja złem. Z placem zabaw to było bardziej tak, że to było bardziej z jakiejś niezgody i przerażenia na tego typu rzeczy, które dzieją się wokół nas. To jest kino, które jakby zrodziło się z zupełnie innych emocji. I to jest też zupełne przeciwieństwo, bo gdzieś tam w placu zabaw, który był krzykiem przeciwko przemocy, tak tutaj to jest dokładnie co innego. To jest przemoc, która ma być w pewnej konwencji, przemoc, która ma bawić, przemoc, do której jemy na czosy i jemy popcorn i ona nie jest niczym strasznym, bo no, jest to wzięte w pewien nawias, bo jakby nie było, jest to fantastyka pewnego rodzaju. Nie? Ale czy fascynacja złem? Nawet nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo... Znaczy, jeśli to ma jakiś związek z młodzieńczą fascynacją horrorami, no to tak, potworami też, ale czy złem? Ja wiem. Trudno mi jest powiedzieć. Myślę sobie, że w każdym z nas tkwi jakiś taki pierwiastek zła. I on się w pewnym momencie budzi, tak jak się budził w tych dzieciakach właśnie z placu zabaw. No tutaj akurat jest rzeczywiście trochę inaczej, no jakby to jest już... No tutaj jest bardziej tak, że spadło z nieba coś, kawałek księżyca zamieniło ich. Tych dzieciaki w potwory i teraz one czynią zło. Dokładnie tak, po prostu. Dokładnie tak, więc jest to wzięte w totalny nawias no jest to zgoła inne potraktowanie zła niż w placu zabaw. No tak, no też rozmawialiśmy, że to są też dwa zupełnie różne filmy. Absolutnie. To też trochę... Nie bałeś się tego, tego przejścia takiego? Nie, ja chciałem. Chciałeś bardzo. Chciałem, tak. Ja chciałem się... To jest bardziej twoje kino? Trudno mi jest powiedzieć, bo chyba jest tak, że najbardziej moim kinem jest to, nad czym akurat w tym momencie pracuję. Ale... Ja lubię różne kino i to, że się faktycznie wychowywałem na tych slasherach i na tym kinie grozy, to też nie znaczy, że ja tylko takie filmy chcę robić, bo może następny film będzie jeszcze zupełnie inny. Komedią romantyczną. Może nie. Nie wiem, czy to bym poczuł do końca, ale generalnie lubię różne kino i po placu zabaw też chciałem się odbić o 180 stopni i zrobić coś naprawdę innego. A to, że akurat się właśnie te planety tak ułożyły, że można było tej konwencji spróbować, no to gdzieś tam też spełniło się w pewnym sensie moje marzenie, że coś takiego udało się w końcu zrealizować, bo na to czekałem bardzo długo. To wysyłamy teraz widzów do kina. Dzięki, że byłeś gościem Kina Rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. A to jest horror? Super, no to już jest problem. Pierwszy. No cmentarz, to jest jakiś nagrobek. No tak, no dobra, to poczekaj, to jeszcze inaczej. To może... Aha, to jest jakiś trup. Tak, to jest trup, ale... Umarły, jakiś zmarły. No, a jak ktoś jest trupem, to jest... Martwy, tak. No, to mamy. Tak, martwy. Druga część. Martwy, a to jest diabeł. No tak, a diabeł co symbolizuje? Zło. Czyli... Martwe zło 2. No. Brawo. Ale to nie było takie, wiesz co, no... Nie. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.